Większość klientów, która mówi za drogo, ona wcale nie znaczy, że nie ma kasy na to. Ona wciąga sprzedawcę w pewnego rodzaju grę. W mojej opinii, w mojej, większość freelancerów nigdy nie zarobi dużych pieniędzy. Nigdy. I uważam, że większość freelancerów ma po prostu zgniły mindset. Jeżeli moja godzina na przykład kosztuje 1000 zł, to ja mam 12 koła minus twoja stawka Ludzie mają niewłaściwe podejście do pieniądza. Ja, na przykład, jestem strasznie uczulony na marnotrawstwo czasu. To nie jest tak, że produkt jest niesprzedawalny, tylko ktoś, kto go sprzedaje, jest po prostu fujara i koniec. kropka. Mnie najbardziej interesuje technika napieska. Co się pod tym kryje? Słuchajcie. <laughs> podam wam wszystkie, żebyście wiedzieli. Jakie mamy? Metoda na ona się w szczególności sprawdza dobrze wtedy, kiedy wprowadzacie na rynek coś, co jest nowe lub jest jeszcze mało popularne. Ja uważam, że im częściej z klientem nie zgadzasz się w umiejętny sposób, tym więcej sprzedajesz. 99,9% firm w przemyśle. Ma dokładnie te same teksty na stronie internetowej. Wręcz można odnieść wrażenie, że to jest kurwa kopiuj i wklej, tylko są daty zmienione i na, nazwiska właścicieli, ewentualnie miejscowość, gdzie się znajdują, nie? Podcast The Best, czyli Daniel Bawi Edukuje, Słucha i Tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Praca copywritera to sprzedaż. Sprzedajemy produkt klienta, ale też sprzedajemy siebie klientowi. A gdzie sprzedaż? Tam obiekcje. I o obiekcjach będę chciał właśnie dzisiaj porozmawiać ze specem od sprzedaży. Właściwie z ASEM Sprzedaży. Praktyk i entuzjasta sprzedaży, trener, konsultant, autor czterech książek, czyli telebohater. Zaprojektuj swoją sprzedaż, wilki sprzedaży i MVP sprzedaży, prowadzący podcast i akademię sprzedaży Patryk Jasiński. Siema, Patryk. Siemano. I pierwsze obowiązkowe pytanie, co ostatnio napisałeś za kasę? Co ostatnio napisałem za kasę, obecnie piszę za kasę, popiszę nową książkę, piszę, piszę piątą książkę. No, już może, może, mogę chyba mówić, bo od dnia, kiedy nagrywamy do dnia emisji, to już chyba dam oficjalną informację. Podejmuję się tematu, w ogóle, który przez przypadek okazało się, że w sumie nikt go na świecie nie podjął, i to jest dla mnie w ogóle fenomen. Że jak do tej pory mogła nie powstać kś praktyczna książka, wiesz, narzędziowni go obsłudze klienta. To jest w ogóle dla mnie fenomen, bo książki są cztery, które ja znam, plus jednej, której nie mam, poświęconej tej tematyce. Natomiast w książkach to jest bardziej taki poradnik autobiograficzny, legendarna obsługa klienta Blancharda jest. To nie jest książka, która daje ci narzędzia, a ja chcę ludziom dać narzędzia, jak poukładać całą obsługę klienta, żeby ci klienci do ciebie wracali i do. I, i kupowali od ciebie ponownie, żeby polecali cię dalej, jak tą całą obsługę klienta sobie zorganizować, co robić w trudnych sytuacjach, jak na przykład masz wiesz, jakiegoś zjeba, który ci się trafi, jak radzić sobie z emocjami, jak przyjmować reklamacje i tak dalej. Chcę taki konkretny, jak zawsze, narzędziownik stworzyć. I to piszę za kasę, a dodatkowo wiesz, cały czas piszę na blogu. I ostatnio mam trochę inne podejście do bloga, trochę mi się pozmieniało. Nie wiem, czy nie pod wpływem Pawła Tkaczyka, że ja ostatnio stwierdziłem, że gryzdolę i gryzdolę i gryzdolę na tym blogu. I zacząłem tworzyć lead magnety do każdego wpisu, żeby, wiesz, żeby trochę listę mailingową poszerzyć, bo to jest taka rzecz, która u mnie cały czas jest zaniedbywana i ona jest tak konsekwentnie, ja ją zaniedbuję, zaniedbuję, zaniedbuję. A teraz mi się trochę pozmieniało. I każdy, każde to, co piszę, ma mi nie tylko generować klientów na szkolenia, ale ma też tą grupę osób, która w żaden sposób mi się nie monetyzuje na, na, wiesz, na moje główne usługi. Mam też przynosić z czasem a, jakąś wymierną korzyść. Także mi się tam zdarza pisać. Czyli to twoje podwórko nikogo nie wpuszczasz, tak? Bo to są dwie teorie, wiesz, są ludzie, którzy to delegują, bo nie mają czasu na, na pierdoły, a są ludzie, którzy chcą zachować tożsamość i każdy wpis, choćby mieli naprawdę wysoką stawkę godzinową piszą, własnoręcznie, żeby to było ich i żeby było takie, jak chcą, i żeby mieli świadomość tego, że to jest moje, z pod moich rąk to wyszło. Tu jeszcze wchodzi jeden element, bo ja nie mam problemu z tym, żeby komuś delegować, bo ja uwielbiam delegować, natomiast wchodzi też pewien element wiedzy, którą, którą się ma. I dla mnie, wiesz, ja miałem swoje jakieś doświadczenia z copywriterami i notabene, wiesz, po wpisach, które dostałem od ludzi, po wiadomościach, które dostałem, że wiesz, tam totalnie nie ma mnie i nawet notabene ktoś był w stanie wypunktować mnie, który wpis jest mój, a który nie jest mój. Mówię też, wiesz, ja, ja dużo mięcha daję, jednak, mimo wszystko, mnóstwo case study z jakichś swoich przytaczam, gdzie, wiesz, gdzie coś robiliśmy i tak dalej. No, jest to ta działka, bo, bo ja uwielbiam delegować. Że tą działkę muszę robić sam. Natomiast, jeżeli miałbym jakieś teksty do zrobienia, bo to na przykład coś się zdarzało przy mojej drugiej marce, gdzie miałem teksty do porobienia, to teksty zleciliśmy, bo to wiesz, jak gdyby, no nie jest żaden raczej science, trzeba było tylko wiesz, powiedzieć, co tam ma być uwypuklone i ktoś to zrobił lepiej, ktoś to zrobił szybciej i paradoksalnie pewnie dużo taniej niż jakbym ja to sam robił. Ciekawe podejście, Ciekawe podejście, ale ja wrócę na chwilę do tej obsługi klienta i tego, że. Jak mówisz, bo na pewno zbadałeś temat, zresztą nie robiłbyś tego bez powodu, że jest niedobór pozycji no. w, tej, w tej kwestii, w tej niszy. I to jest coś, co myślę też i u nas, właściwie nie tylko u nas, nie tylko u copywriterów leży, ale w mhm. ogóle obsługa klienta, moim zdaniem, w tej chwili nie ma jakichś takich uniwersalnych standardów, że, że klienta trzeba traktować dobrze. Co robić, kiedy się zdarzy mhm. fakap, Na przykład. Wyobraź sobie, był taki case, gdzie dziewczyna. Sorry, klient przyszedł na fejsa na grupie, rozprył się na temat dziewczyny, która wzięła kasę, a nie dowiozła tekstów na czas. No i powiedział, mm -hmm. że po prostu, jak to zwykle sfrustrowany klient robi, że nie poleca współpracy z tą i z tą dziewczyną, dlatego że wzięła kasę, nie dowiozła tekstów na czas. A ona wyobraź sobie, przy, <laughs> przyszła tam i w komentarzach kazała mu to odszczekać, nie. Mhm. Ale odszczekać to, że nie dowiozła tekstów na czas, czy odszczekać, bo on nawalił, bo wiesz, w pracy waszej też jest jeszcze jeden element. No to będę mam takiego shortsa zrobionego, nie wiem, może już do tej pory on będzie opublikowany, że ja uważam, że wiesz, w każdej pracy, która gdzieś tam nawet zahacza o pracę agencyjną, jest jeden minus tej roboty. To jest to, że czasami coś ci kuźwa musi dać klient, nie? Musi ci dać jakikolwiek wsad, na przykład, nie wiem, pięć słów o tym produkcie, które powinienem zawrzeć, tworząc opis, na przykład. I teraz on ci kurwa nie dowozi tych słów na umówiony termin, a później mordę jak megafon na ciebie za to, że ty mu nie dałeś tekstu w ten i w ten dzień, nie? Więc to jest moje pytanie bardziej. To nie ten case. Nie, Tam dziewczyna wiesz, wszystko dostała, kasę dostała, wytyczne dostała, termin dostała, termin wielokrotnie przesuwała, miała tam jakąś wiesz, paczkę tekstów chyba 30, nie. dowiozła 18, reszty nie ma, klient się dopytywał, ona tuże chora, tuże coś tam, tu, że wiesz. No już w końcu klient się wkurzył stwierdził, że dobra, weź sobie tę kasę, już mi nie oddawaj, ja po prostu stwierdzam, że nie polecę twoich usług, bardziej cię to będzie kosztowało niż te parę złotych, które ja zapłaciłem. I ona kazała mu to odszczekać, gdzie on wrzucił maile, że ona nie dowiozła. Nie? Tak ja bym sobie nawet nie, nie pozwoliłbym sobie na to, żeby do klienta, zadowolonego czy niezadowolonego, powiedzieć, żeby coś odszczekał. Powiedziałbym po prostu, że to się nie zgadza z prawdą. Nie? Jeśli się nie zgadza z prawdą, to są Artykuły kodeksu karnego na to, ale nie żeby odszczekał, bo to o mnie świadczy, nie o kliencie. Ale to ja Ci powiem jedną małą dygresję tutaj. Jestem blisko stworzenia nagrania. Nie wiem jeszcze, kiedy je stworzę, ale przyjdzie ten pamiętny dzień, pewnie wiesz, końcówka roku, to może się pojawić takie nagranie, że w mojej opinii, w mojej, większość freelancerów nigdy nie zarobi dużych pieniędzy. Nigdy. I podam Ci to na przykładzie. Moje doświadczenia we współpracy z freelancerami są przecholernie różne i mam takich freelancerów jak Paweł, który teraz robi nową okładkę mojej tej najnowszej książki, z której jestem zajebiście zadowolony i jest Agata, która robiła okładki numer 1 i 3, z której jestem zajebiście niezadowolony. Już tłumaczę jaka jest różnica między nimi. Agata zrobiła telebohater, który jest o tu, tam, 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 ona ją robiła. Ja ją wymyśliłem, ona ją narysowała, nie? I, ja może później pokażę nam te książki jeszcze, to i ona ją rysowała, i rysowałem zajebiście, kapitalnie, ale komunikacja z nią, stary, to był jakiś koszmar w ogóle, nie? Okładkę numer dwa robiła akurat Patrycja, tam z różnych przyczyn, po prostu musiałem zrobić Patrycja, ale dajcie chciałem, żeby Agata, no bo to była forma animowana i wilki sprzedażowe, które są tu za mną, też były robione, też ja pokazałem, jak ten rysunek ma wyglądać, no i ona mi go tam przerysowała. Ale to, co się wydarzyło przy trzeciej książce, słuchaj to, kasa zapłacona, Spotkanie było, gdzie, bo ja mam taką formę robienia okładek, że jakąś mój rysunek taki odręczny pokazuje, wiesz, tam kółeczka, wiesz, z opisami, co, 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 jest co, i miesiąc się nic nie dzieje. I wiesz, ja się nie jargnąłem nic, tylko że jorgnąłem się, że ja już mam tak, skład książki zrobiony do druku, już jest wszystko gotowe na bumcyk, a kurwa, okładki dalej nie mam, nie? I ja mówię, what the fuck, nie? I piszę do niej maila, bo z nią tylko kontakt mailowy. Piszę do niej maila po miesiącu. Yy, od, bo ja wszystko działam na przedpłatach, jak mogę. Czyli każdemu wiesz, przedpłacam siano, nie? I to i 100%, bo mi to jest po prostu wygodne. I piszę do niej, że hej Agata, co z moją układką? Na co ona do mnie, że siada do niej za trzy dni, bo świeżo po naszej rozmowie ona rozpoczęła przeprowadzkę i jeszcze trzy dni się będzie przeprowadzać. Miesiąc i trzy dni przeprowadził. stary ja przeprowadzałem mieszkania, domy, kurwa biura, i zajmowało mi to do 48 godzin, jak robiłem to sam. Ja się zaczęłem zastanawiać, czy ona ciuchów nie nosi, wiesz, stąd do Australii z buta, bo by zdążyła obrócić w tej i nazad, nie? I to moje doświadczenie, i mam mnóstwo różnych dziwnych doświadczeń z freelancerami, i uważam, że większość freelancerów ma po prostu zgniły mindset zgniły. No bo to, co powiedziałeś teraz, wiesz, zasada odszczekaj to. Wiesz, sformułowanie do klienta, jak ty możesz kurwa napisać do klienta, odszczekaj to, nie? Gościa, który ci zapłacił kasę, nawaliłeś mu i piszesz na forum, odszczekaj to, no to, to przecież to świadczy o tym, że masz dwa zwoje mózgowe mniej od konia, nie? No to, to, to ja nie wiem, jak to inaczej określić. O Boże, to też materiał na, na książkę pewnie. Obsługa, obsługa freelancerów, dlaczego leży i dlaczego mają zgniły mindset. Książka to jest powód, dla którego się dzisiaj spotykamy, bo, bo nasze drogi przecięły się już tak konkretnie na LinkedInie, kiedy po lekturze książki Toda M. Gana rzuciłeś taki cytat, taki urywek z tej książki, że pojawienie się zastrzeżeń świadczy o błędach w procesie sprzedaży, z czym Ty się nie zgadzasz i z czym ja się również nie zgadzałem. Dlaczego się z tym nie zgadzasz? Wiesz co, tam akurat z racji tego, że to był post, no to ta forma mojej wypowiedzi była bardzo krótka i nie mogłem jak gdyby wiesz rozwinąć wszystkich za, przeciw itd., tak dalej, tak dalej. Zmierzałem tylko i wyłącznie do tego, że jak myślę sobie o tym, co napisał Duncan, że pojawienie się obiekcji, zastrzeżeń, bo to, to on chyba to odnosił zastrzeżeniami, świadczy o błędzie w procesie sprzedaży, jest mega, ale to mega dużym kolokwializmem. No bo jak skupisz się na tym, czym jest... W ogóle proces sprzedaży, no to jest ciągiem zdarzeń od punktu A do, do, do punktu na przykład Z, gdzie klient od wstępnego zainteresowania podpisuje z Tobą jakieś zamówienie, staje się lojalnym, powtarzalnym klientem. No tutaj, akurat o procesach, była moja właśnie druga książka za projektu i swoją sprzedaż. Tam pokazywałem, jak to krok po kroku i taka moja definicja procesu sprzedaży, takie dwie mam. Proces sprzedaży to po pierwsze. Jak włożyć, żeby wyciągnąć, żeby było jak najmniej obtarć, to jest moja lepsza, ta bardziej ulubiona, bo proces gdzieś coś się wkłada, żeby coś gdzieś wyciągnąć i było jak najmniej obtarć czyli tych wąskich gardeł, jak coś robić szybciej, jak to optymalizować. Ja ludziom pokazuję od A do Z, jak to poukładać, a druga moja taka definicja procesu, to dobrze ułożony proces sprzedaży powoduje, że nikt się nigdy nie musi zastanawiać, co mamy robić. A to co powiedział Duncan? Świadczy o tym, że on nie rozróżniał procesu sprzedaży od rozmów sprzedażowych, no bo na etapie procesu sprzedaży pojawiają się rozmowy sprzedażowe. I ja wychodzę z założenia, że jeżeli klient na etapie rozmów sprzedażowych nie miał obiekcji żadnych, to on jest taki trochę jak wczorajsza pizza, że niby jest spoko, ale na no, świeży no, 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 byłby lepszy, nie? no bo. To jest naturalne, że klienci mają obiekcje, rozmawiają z nami o obiekcjach zgłaszają nam swoje zastrzeżenia, bo po prostu mogą. Chociażby zastrzeżenia co do ceny. Większość klientów, która mówi za drogo, ona wcale nie znaczy, że nie ma kasy na to, ona wciąga sprzedawcę w pewnego rodzaju grę. Jest to swego rodzaju zastrzeżenia? Jest. I teraz uogólnienie tego do błędach w procesu. Co można zrobić, żeby hmm, zminimalizować to? Tutaj chociażby, Dobrze robiony, dobrze robiony opis produktu. Nie? No bo na etapie, powiedzmy, opisu produktu możesz zawrzeć też odpowiedzi na jakieś takie standardowe zastrzeżenia klientów. To się nazywa tak zwaną techniką uprzedzenia obiekcji, czyli kiedy rozwijamy obiekcje, zanim one się jeszcze dobrze pojawią. Ale teraz pytanie, czy uda ci się to zrobić w 100%? Nie. Czy klient na pewno zawsze doczyta wszystko to, co ty byś chciał, żeby on sobie doczytał? Nie. Stary, ja dla mojej drugiej firmy, dla deal makers, akurat mam koszuleczkę naszą, stworzyłem najbardziej łopatologiczne nagranie, na, które na stronie zamieściłem o tym, czym jest nasz model biznesowy. To nagranie jest na samej górze strony, jak on funkcjonuje. Mało tego tam jest dopisek że jak obejrzysz to nagranie, to nie będziesz miał później żadnych pytań i i tak co drugi nam zadaje pytania, które były w tym nagraniu, czyli co wiem, że tego nie obejrzał, a wystarczyłoby, żeby zanim nam wyśnie zapytanie, poświęcił kilka minut i on już będzie wiedział, czy my w ogóle jesteśmy dla niego, żeby pomóc mu zwiększać sprzedaż jego produktów i usług, bo my się zajmujemy outsourcingiem szeroko rozumianym, ale w takim modelu 360, który jest naszym autorskim modelem, czy nie jesteśmy dla niego, no bo tam też mówimy, dla kogo nie jesteśmy i to, co Duncan napisał, moim zdaniem jest A. spłaszczeniem w ogóle samego procesu sprzedaży, B. bardzo dużym uogólnieniem, i C. nawet jeżeli przewidzisz wszystkie obiekcje świata i postarasz się je rozwiać na etapie komunikacji, jeszcze nawet przed rozmową z klientem, to klient i tak zgłosi ci obiekcję, bo po prostu może. To jest moje zdanie na temat, na temat tego cytatu, nie? Dobra, rozbudowana odpowiedź. Myślę, że, że wyjaśniłeś przynajmniej mnie. To wyjaśniłeś. Myślę, że wiele osób i tak tego też tak samo a, tak samo tego odcinka nie obejrzy jak i twojego wideo na stronie, bo nie wiem, z czego to wynika. Może trochę z takiego może nie lenistwa, ale z takiego wygodnictwa, że prościej jest wieć, Zamiast oglądać kilkuminutowe wideo na stronie, to prościej jest, jeżeli ja do ciebie przyjdę, zadzwonię i spytam: "Ej, słuchaj, a jak to będzie to i to?" takie... To, to nie, nie wynika tak. z Daniel, ja od razu to powiem. Wiesz z czego to wynika? Z niewłaściwego, za, z, nie, z niewłaściwego zarządzania swoim czasem, czy tam sobą w czasie, jak to się mówi poprawnie, wiesz, książkowo. No bo zobacz, czym jest copywriting, nie? Masz hasło, napiszę ci pieniądze. No i ono mi się podoba, jest zajebiste, dla mnie do mnie bardzo przemawia. Ale teraz zobacz, co... Myślę, że czterech na pięciu klientów zgłaszających się dla ciebie mówi łopanie, bo jakie to jest drogie. I teraz, jeżeli on pomyśli sobie, ile kosztuje jego roboczo godzina, jeżeli ma oczywiście dobrze wycenioną swoją godzinę pracy, bo to jest bardzo ważne, swoją i policzy, ile czasu będzie go kosztowało napisanie tekstu, który ty napiszesz strzelam w godzinę, on go będzie pisał cztery. Przy czym jego godzina pracy jest droższa, na przykład od Twojej, no to on jest, on jest idiotą, on myśli irracjonalnie. I mówisz o tym, że, obejrzy, że zadzwonię, czy tam napiszę zamiast obejrzeć wideo. Jakby ktoś miał trochę mózgu, to by wiedział, że telefon do mnie będzie droższy dla niego, niż włączenie sobie, odpalenie wideo w tle i nawet drapania się po dupie, jak ma na to ochotę. On może w tym czasie robić dowolną inną czynność, bo ja tam tłumaczę wszystko jak krowie na rowie. Tam nie ma żadnej filozofii, nie trzeba dorabiać. Jest to dużo prostsze, dużo łatwiejsze. Wynika to tylko i wyłącznie z tego, że ludzie mają niewłaściwe podejście do pieniądza. Ja na przykład jestem strasznie uczulony na marnotrawstwo czasu. Nienawidzę marnotrawstwa czasu i dla mnie każda forma. Zmarnotrawienia mojej minuty. Ja się nawet ostatnio zrobiłem strasznie nerwowy, jak na przykład robię follow-up do klienta i on mi nie odbiera telefonu. Zrobiłem się jak francuski piesek, bo mam od już dłuższego, dłuższego czasu, tu już mówię o latach, a nie o tygodniach, gdzie mam za dużo klientów i wiesz, i moja roboczo godzina kosztuje. A teraz, kurwa, tak, on ci nie odbiera telefonu, później ci odzwania w jakiejś głupiej godzinie, jeszcze w ogóle w bardzo głupiej. I jak gdyby wiadomo, to są realia pracy z klientami, na to ja mam mało wpływu, ale chodzi mi tylko i wyłącznie o sytuację, że to wszystko marnuje mój czas. To ten czas marnotrawi, to ten czas przestrzela, i ja myślę, że to z tego tylko i wyłącznie wynika, że ludzie mają niewłaściwe podejście do czasu. Bo tutaj jeszcze przytoczę słynną metaforę. Nie wiem, czy znasz taką, takie powiedzenie, mm. dlaczego prezes nie powinien stać przy ksero. Nie. Bo jego czas pracy jest droższy od czasu pracy asystentki. Proste, jak nie? I wiesz, i, i ludzie jedno, to jest, wiesz, ta taka chęć przy delegowaniu usług dowolnych. No akurat copywriting będzie świetnym przykładem, bo to jest, mogę, mogę, wiesz, całe nagranie oprzeć na copywritingu, bo dobrze znam ten rynek, wiesz, dobrze znam rynek freelancerów. Sam też współpracowałem i z agencjami marketingowymi i z, i, i z copywriterami, więc znam to. To dla niego albo pierwsze, wszystko zrobię najlepiej sam, nie? To, czyli to takie stare, taki stary zamordyzm do zarządzania moją działalnością. Ja to nazywam właśnie takim zamordyzmem, albo drugie, niewłaściwe liczenie swojego czasu i traktowanie usługi jako kosztu, a nie jako zasobu, który mam. Bo jeżeli Ty napiszesz za mnie na przykład cztery teksty, to znaczy, że odblokowujesz moje na przykład 12 godzin. Jeżeli moja godzina na przykład kosztuje 1000 zł, to ja mam 12 koła minus twoja stawka. Prosta matma. No bardzo. Nie dla wszystkich, ale prosta. No fajnie, fajnie, że zahaczyliśmy o to, o to że, że klienci mówią, że drogo, albo że dlaczego tak drogo, albo od razu zaczynają od rabatu, to pewnie jest też temat na osobny odcinek, co robić, kiedy klient mówi, że jest drogo i takie fajne zdanie usłyszałem ostatnio, że, że na, na to można odpowiedzieć na przykład drogo w porównaniu z czym? Czyli że, bo jeżeli, jeżeli przykładowo ktoś jest w stanie dostarczyć taką treść, jaką ja jestem w stanie dostarczyć, w tej samej jakości, w tym samym czasie i tak dalej, parametry są te same, ja biorę więcej hajsu, to nielogiczne byłoby branie u mnie tego tekstu, tak? Ale jeżeli załóżmy, alternatywą dla klienta w stosunku do mojej usługi jest to, że on będzie siedział 8 godzin dziennie, 8 godzin przez cały dzień i robił to, co tak jak, ja, tak jak powiedziałeś, ja zrobię w godzinę, no to pytanie znowu wraca, czy, to jest wtedy, czy wtedy to jest drogo? Jeśli masz 8 godzin po 1000 zł, masz 8 tysięcy i mi zapłacisz, nie wiem, półtora albo dwa, to moim zdaniem to jest wiesz, dobry deal. No to <laughs> słuchajcie, ja mogę to zrobić bardzo szybko, więc weźcie tylko kartki i długopis oglądający i słuchający i wam wytłumaczę całą filozofię, jak bronić cenę, kiedy klient wam powie, że jest za drogo. Pierwsze pytanie bardzo mocno sprowadza się do tego, co powiedziałeś, tylko ja je trochę inaczej zadaję. Ja je zadaję, z kim lub z czym mnie pan porównuje. I zadaję to w po to, żeby klient sam mi powiedział, czy on mnie w ogóle z kimś porównuje, czy jego za drogo jest albo A wciąganie mnie w grę pod tytułem Daj mi taniej, albo B faktycznie z kimś mnie porównuje. I teraz, jeżeli mnie porównuje, to zadaję mu drugie pytanie, bo jeżeli pierwsze, to nie ma tego drugiego pytania, nie, no bo po prostu wiesz, że cię wciąga w grę i wtedy się inaczej z tym gra. Jeżeli z kimś mnie porównuje, to ja mu zadaję pytanie, a co dokładnie proponuje panu tamta firma? Bo w dzisiejszym świecie złożoności produktów i usług bardzo rzadko, a nawet praktycznie nigdy klient nie porównuje produktów i usług w skali 1 do 1. Jest bardzo często tak, no operatorzy komórkowi są świetnym przykładem. Na przykład, że ci każdy operator komórkowy wie, że on już na abonamentach nie zarobi kroci, więc proponują ci dodatkowe usługi. Ten ci daje Spotify, a ten ci daje tam Kanal Plus, ten ci daje jakieś tam Via Play'a, ten ci daje coś tam jeszcze innego, bo zarabiają na dodatkowych usługach. nie? Więc co dokładnie proponuje Pana ta firma? No bo teraz zobacz, jeżeli ty mi powiesz, że yy, też 2,5 tysiąca znaków też to też tamto. Ja powiem, no dobra, ale na kiedy? No ty jej powiesz, no za dwa tygodnie, no tak, ale panie Danielu, sam pan przecież wspominał mi o tym, że pan ten tekst potrzebuje maksymalnie szybko. Ja tą wycenę oparłem na tym, że tekst ma pan w wersji gotowej, na przykład w piątek. Nie? a mamy tam środę dla przykładu. Czyli idziemy dalej. nie? Co dokładnie proponuje tam ta firma. Trzecie, co jest dla Pana najważniejsze przy wyborze copywritera? I tu, jeżeli klient odpowiada cena, to będzie czwarte pytanie, a jeżeli mówi wam, że coś innego niż cena. To zobaczcie, że wy już nie macie argumentu ceny w tej rozmowie i bez sensu jest w ogóle nie gadać. Bo skupiacie się na tym, co wam powiedział. Czyli na przykład powie tobie, że no dla mnie bardzo ważne jest to, żeby znał na przykład naszą branżę. Na przykład, no, klasyczną nie, że tam wy musicie znać tą branżę, jakby tam kurwa jego branża nie wiadomo, co odkryła przed chwilą. I teraz idziemy dalej. Jeżeli odpowiada tobie, że cena. To odpowiadasz mu, a gdyby, nie cen, gdyby cena nie miała znaczenia, to co by decydowało? I tu ci klient wskazuje motywator zakupowy, na którym się opierasz, i dopiero teraz idziesz z całą argumentacją, bo ludzie bardzo często, kiedy klient mówi za drogo, to zaczynają mu argumentować: No tak, ale u mnie ma pan to, tamto, siamto, sramto i wam to. I to jest argumentacja przestrzelona bo w większości wypadków ona nie ma żadnego sensu, bo nie ma żadnej wartości dla klienta, bo Ty nie wiesz, czy on Cię w ogóle z kimś porównuje, czy nie. Czy on Cię wciąga w grę pod, pod tytułem daj mi taniej, czy faktycznie ma kontrofertę na stole lub kontroferty i zamierza wybierać. I teraz wystrzelasz się z argumentacji po tym czwartym pytaniu, nic już nie działa, to zadajcie jeszcze jedno pytanie. To pytanie jest w ogóle game changerem, ale uwaga, musicie je zadać w takiej formie i dokładnie zastosować taki meg, jak Wam powiem. Pytacie się klienta, no dobra, a jak Pan myśli, z czego wynika tak niska cena u Daniela? Czyli odnosicie to bezpośrednio do konkurencji. Tylko tu jest ważne, musicie zamknąć dziób na kłódkę. Bo jak się odezwiecie, to przegracie. Ale jak się nie odezwiecie, to istnieje taka szansa, że klient sobie sam uargumentuje, że kiedyś w życiu kupił coś taniej, bo na czymś chciał przyoszczędzić, a w rzeczywistości okazała się to chujnia z grzybnią i, i, i nic mu to nie dało. Nie? I na, na przykład ja już klasyczny przykład zakupu mikrofonów, to ja... Ja jestem po prostu Janusz zakupu mikrofonów, to jest piąty mikrofon od kiedy nagrywam coś przy mikrofonie, bo ciągle chciałem kupić taniej i w końcu stwierdziłem, że już nie chodzę na półśrodki, bo już mam po prostu dosyć ja tych mikrofonów, nie mam gdzie trzymać, więc... Czyli takie pięć pytań. Z kim lub z czym mnie Pan porównuje? Co dokładnie proponuje tamta firma? Co jest dla Pana najważniejsze przy wyborze copywritera? To jeżeli opieramy się na przykładzie copywritera, a jeżeli ktoś inny nas ogląda, co jest dla Pana najważniejsze przy wyborze produktu lub usługi? Podajecie jakiego? Gdyby nie cena decydowała, to co by to było? Argumentacja nie działa. A jak pan myśli, z czego wynika tak niska cena u nich? I koniec. I jak to zrobiliście? Nic nie działa. To nie jest klient dla was, bo to jest klient, który poszukuje tańszego rozwiązania i on u was i fakt, że jest trochę za późno to zakwalifikowane, to powinno być szybciej te, te budżety klienta, bo to procesowo po, powinno być szybciej ulokowane. Ale powiedzmy, że jeżeli to się zdarzyło z różnych przyczyn, nawet to to nie jest klient dla Was. Możecie sobie odpowiedzieć, zrobiłem wszystko, co było do zrobienia i odeślijcie go do tańszej konkurencji. Nadal oglądasz, więc coś w tym odcinku Cię zainteresowało. Gdzieś widzisz wartość. Jeżeli faktycznie widzisz wartość, zostaw suba dla YouTube'a, kliknij lajka like dla Spotify'ka, to pomoże temu kanałowi rosnąć i zapraszać więcej gości. Jednocześnie przypominam o bezpłatnym kursie, gdzie jest Twój hajs, który pokaże Ci, gdzie uciekają Ci pieniądze i jak zarabiać ich więcej w copywritingu. Link będzie w opisie. A tymczasem oglądaj dalej i miłego seansu. Bardzo często, bardzo często się zdarza, że klient właśnie od tej tańszej konkurencji wraca właśnie dlatego, i, i to jest to, to ostatnie pytanie, czyli z czego wynika ta cena? Nie? To, to nie wybrzmiewa na początku, na początku rozmowy, przy pierwszym kontakcie z klientem, z czego ta cena wynika. My po prostu zrobimy, my zrobimy taniej i lepiej. To jest kurwa nielogiczne, to jest nieracjonalne, to jest niemożliwe do zrealizowania na dłuższą metę, ale oni zrobią taniej i lepiej i szybciej. To jest ten magiczny trójkąt, nie? No. <laughs> Nabstrydniecie palcami, a później klient idzie i oni, jak już go mają, jak już wystawią fakturę, to już wtedy się zaczyna cyrk, tak jak mówiłeś, z tą, z tą okładką. Czyli. Najważniejszą obiekcję, jedną z najważniejszych obiekcji, nie no właściwie odważnie powiem, najważniejszą obiekcję mamy pokrytą, jeśli chodzi o usługi copywriterskie, bo to się pojawia mega często, mega. Bo klienci, klienci patrzą tylko na cenę, moje ulubione zdanie, klienci patrzą tylko na cenę. Też temat na osobny odcinek. Ale zróbmy jeszcze inne obiekcje, dlatego że przygotowując się do tego odcinka, trafiłem na twój film o trzech rodzajach zastrzeżeń, trzech kategoriach. Od negatywnej hmm. odpowiedzi, tak to było nazwane. Yy, Jak byś mógł o nich opowiedzieć? Dobra, to y, tu będzie... Ja to pisałem też w jednej i w drugiej książce, ja wam na koniec gdzieś tam książki pokażę, tylko po prostu muszę się po nie, po nie obrócić, ja gadamy dosyć dynamicznie, więc zależy mi, żeby dynamika była dla was zachowana. E, słuchajcie, niepotrzebnie wszystko wrzucamy do jednego wora obiekcje, bo jeżeli zastanowimy się nad tym, czym są obiekcje, to w zasadzie możemy podzielić je na trzy różne kategorie. Mamy obiekcje właściwe, zmylenia i uwarunkowania. Zacznę od końca. Uwarunkowania. Uwarunkowaniem jest nic innego jak zewnętrzna sytuacja klienta, na którą Ty nie masz zbyt dużego wpływu. Dla przykładu, ma zamówionych jeszcze 10 tekstów u innego copywritera. I nie sprzedasz mu dzisiaj tekstów, bo te teksty na przykład wystarczą mu na trzy miesiące jeszcze i zaspokoją jego potrzeby, ale to jest sytuacja, która się zmieni za chwilę, nie? Czy kolejnym uwarunkowaniem może być u klienta, że wyjeżdża na wakacje? I okej, okay, wyjeżdża na wakacje, nie będzie go przez najbliższe dwa tygodnie. Nikt po nim nie przejmuje żadnej odpowiedzialności biznesowej, ani nie przejmuje tego biznesu, więc to jest okej. Okay, to jest uwarunkowanie. I to jest zewnętrzna sytuacja, na którą nie mamy zbyt dużego wpływu. Mamy też zmylenia. Zmyleniem jest każda reakcja klienta, którą on chce uzyskać określony efekt. I dla przykładu, za drogo w wielu wypadkach nie jest obiekcją, tylko zmyleniem, bo klient wciąga Cię w grę pod tytułem daj mi taniej, albo co jeszcze mi dasz handlowcu. Albo dla przykładu, jak dzwonisz do klienta i on mówi Ci, że on nie ma czasu na rozmowę. Aby kuźwa nie miał czasu na rozmowę, to by telefonu nie podniósł. No, to, to, to jest takie proste, nie? Oczywiście on może odebrać, bo myśli, że nie wiem dziecko w przedszkolu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale no to nie, to jest zmylenie, bo on oczekuje konkretnej reakcji. Dla przykładu, zmyleniem jest, zastanowię się i zadzwonimy się. No, przecież to jest też klasyczne zmylenie, bo mm, klient w ten sposób chce usłyszeć od do ciebie dobrze, to albo a, będziemy w kontakcie, albo dobrze, to kiedy ja mogę zadzwonić. I obiekcją faktyczną jest ta obiekcja, o którą tak na dobrą sprawę chodzi klientowi i którą możemy zbić. Wiem, że to na ten moment nie może być nie się zrozumiale, więc już tłumaczę. Klient mówi do mnie: Muszę się zastanowić. To jest zmylenie. Na tym etapie jest to dla mnie zmylenie, ale jeżeli zadasz mu pytanie, na, na, na przykład: OK, panie Danielu, ale nad czym konkretnie chce się pan zastanowić? Tu jest to słowo: konkretnie jest kluczem. To klient powie do ciebie. No, bo ja nie wiem, czy ja potrzebuję tych tekstów. I to jest dla ciebie obiekcja właściwa, czyli obiekcja klienta. Nie wiem, czy potrzebuję tych tekstów. I tą obiekcję możesz zbić. Albo znowu, nad czym konkretnie on mówi: No, bo ja nie wiem. Czy ja mam takie pieniądze przeznaczone na copywriting? I zobacz, znowu jest to obiekcja, z którą możesz pracować, bo możesz klientowi zaproponować mniejszy pakiet, możesz zaproponować, żeby cię wypróbował, możesz wykorzystać dowolną inną formę zbijania właśnie tej obiekcji. Czyli to jest dopiero obiekcja właściwa i ona się najczęściej pojawia na drugim etapie. Jest takie fajne powiedzenie, że klienci zazwyczaj podają nam dwie obiekcje. Pierwsza ta, która jest wygodna, a druga ta, która jest prawdziwa. i Ja się z tym zdaniem zgadzam. Okej, okay, mamy to. To skoro mamy, mamy te trzy kategorie negatywnej odpowiedzi, to teraz kolejna rzecz, czyli jak te obiekcje zbijać konkretnie. co klucz już się nauczyłem konkretnie. Nauczyłem się i wdrażam. Mówiłeś o takich pięciu technikach. Jedną no. technikę już pokryliśmy, zahaczyliśmy, liznęliśmy właściwie o uprzedzaniu obiekcji, ale to jest najtrudniejsza i zostawimy ją na koniec. Mnie najbardziej interesuje technika na pieska. Co się pod tym kryje? Słuchajcie. Podam wam wszystkie, żebyście wiedzieli, jakie mamy. Metoda napieska, ona się w szczególności sprawdza dobrze wtedy, kiedy wprowadzacie na rynek coś, co jest nowe, lub jest jeszcze mało popularne. I metoda pieska w dużym skrócie polega na zastosowaniu mechanizmu, a też inaczej jest nazywana na szczeniaczka. Polega na klasycznym mechanizmie, jak przyprowadza się szczeniaka do domu i ktoś tam był, wiecie, przeciwnikiem, nie, nigdy pies w domu, nagle ten piesek się zaczyna pochacie wiercić i mówicie, dobra, to ja go tam oddam, czy tam zwrócę go temu, komu trzeba i nagle okazuje się najczęściej, że ta osoba, która była przeciwnikiem, to jest teraz największym zwolennikiem psa w domu, przykład moja mama Izabela, nie, to ona nigdy nie chciała psa w domu, a teraz bombla to by mi najchętniej nie oddawała mojego psiaka i czyli mechanizm polega na tym, że też tak myślałem, spróbowałem, przekonałem się, nie? I sobie teraz nie wyobrażam bez tego życia. Czyli dla przykładu, panie Marku, ja również kiedyś sądziłem, że na przykład nie wiem, co, co to może być, że kubek z logo, znaczy z twarzą z Lego jest niepotrzebny, natomiast. Dostałem taki kubek na, od znajomego na, 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 na tydzień do siebie, do biura, i widząc to, jakie on robi wrażenie na moich klientach czy na moich rozmówcach, stwierdziłem, że ja muszę ten kubek mieć u siebie i od, od wtedy piję tylko w tym kubku. To, oczywiście, jest takie duże uproszczenie, ale mechanizm polega na tym, że też tak myślałem, spróbowałem. Przekonałem się, bo jest bardzo podobna technika, tak zwana RZZ, czyli rozumiem, znam to, znalazłem na to rozwiązanie, i ona dotyczy sytuacji wtedy, kiedy wasi klienci często zgłaszają wam jakieś zastrzeżenie, które pojawia się w wielu rozmowach i wy już to rozwiązaliście. I to może się trochę bardziej sprawdzić w przypadku copywritingu, bo może być tak, że nie wiem, że na przykład proponujecie klientom umowy, że klient ma się. Z Wami związywać, że bierze od Was od razu na przykład 10 tekstów, tyle i tyle słów czy tam znaków, w zależności od tego, jak to tam sobie liczycie. No i klient mówi, że nie, że wie Pan co, ja to w ogóle nigdy nie chcę podpisywać terminowych umów, czy nie chcę deklarować się na żadną ilość. Możesz mieć w swoim asortymencie jakieś rozwiązanie i dla przykładu tym rozwiązaniem mogłoby być albo A, że na przykład jest to droższe, ale rozliczasz się z klientem z pojedynczych tekstów, albo B że klient na przykład nie podpisuje z Tobą żadnych terminowych terminowego zobowiązania albo że na przykład płaci Ci dzisiaj za pakiet 10 tekstów, ale ma na przykład rok do zagospodarowania tego, czyli nie ma, nie jest to ulokowane w żadnej krótkiej jednostce czasu. Nie? Czyli Panie Marku, doskonale to rozumiem, bo wielu klientów zgłaszało mi, że nie chce deklarować się na 10 tekstów na przykład z góry, dlatego wprowadziłem dla nich takie rozwiązanie, że... Mogę dla nich pisać pojedyncze teksty. Wtedy ten tekst to inwestycja. Tu po, od, jak gdyby nie, nie, nie używajcie słowa cena, nie używajcie też słowa koszt. To inwestycja, na przykład standardowo chcesz 1500-1800 zł i rozumiem, że jest to dla Pana satysfakcjonujące rozwiązanie. Czyli metoda RZZ. O uprzedzeniu już mówiliśmy, uprzedzenie jest. Uprzedzenie robi się na etapie narracji. Możecie je robić zarówno na etapie narracji marketingowo, sprzedażowo-opisowej bo możecie też, lubię dobrze w rozmowę sprzedażową wpleść klientowi, jeżeli macie powtarzalne obiekcje, to możecie zanim jeszcze klient Wam je wypowie, to możecie użyżyć wie Pan, Panie Marku, większość naszych klientów ma obiekcje dotyczącą długości trwania umowy, natomiast my przygotowaliśmy po to tą, tą umowę w taki sposób, aby zabezpieczyć Pana, i jedziecie sobie dalej z argumentacją, czyli wyprzedzacie obiek obiekcję zanim ona się pojawi, to równie dobrze możecie to zrobić, możecie to równie dobrze zrobić, pisząc teksty na swoją stronę internetową. Kolejna obiekcja, technika obierania cebuli w dużym skrócie polega na tym, że ściągacie z klienta pewną warstwę, czyli mówicie do klienta, a jeśli to by nie istniało, to rozumiem, że jest pan zainteresowany, czyli klient do was mówi, że na przykład on nie chce dostarczać wam żadnego wsadu. I mówicie wtedy do niego, panie Marku: OK, rozumiem, że jeżeli nie będzie konieczności, aby pan dostarczał nam jakikolwiek wsad czy jakiekolwiek wytyczne, to, jest, to działamy na przykład, nie? To, to jest to coś dla pana. I piątą to jest obiekty, to jest piątą techniką to jest technika niezadanych pytań, ale ona jest zbyt obszerna, żebym opowiadał o niej w tym nagraniu. Bo to pewnie potrzebowałby z 10 minut na samo rozwinięcie tej techniki. Także przeczytajcie sobie, czy na blogu, czy w którejś z książek stać was. A, stać na, a Skąd wiesz, że nas Wiem! A... No dokładnie. Wiesz to nie, tylko ludzie raczej nie lubią wydawać pieniędzy, ale to jest bardzo dobry moment właśnie, żeby, żeby wysłać do Ciebie do sklepu po książkę albo do, na YouTube, na bloga, żeby się doedukować. To będzie takie, takie, taka zajawka, zbudowanie zainteresowania, ciekawości, hypu i tak dalej. I koniec z wymówkami. Jak ktoś nie chce, to też można wyłączyć to nagranie w tym momencie i po co się, po co się uczyć za darmo, kiedy można się nie uczyć w ogóle. A my uczymy się dalej, dlatego że. Padło u ciebie zdanie kiedyś, które zwróciło moją uwagę, czyli, że każdy produkt da się sprzedać, że nie ma produktu czy usługi, której nie da się sprzedać. I mm. jak śledzę teraz trendy i to, co ludzie mówią, że żeby raczej nie tworzyć produktu, zanim nie sprawdzisz, czy na ten produkt będzie popyt. I moje pytanie teraz brzmi, czy. Czy to jest w zgodzie ze sobą jedno z drugim? Czy to się nie wyklucza? Ym, nie wyklucza się z bardzo prostego powodu. Ludzie potrafią władować miliardy złotych, czy, czy jurków, czy, 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 wiesz, czy dolców, w tworzenie produktu, który jeszcze nawet nie wiedzą, czy zaakceptuje go rynek. Tu się zgadzam, jeżeli masz już ponieść olbrzymią inwestycję, to jest spoko. Tutaj ukłania się środowisko startupowe i wiesz, tworzenie tego minimalnego produktu, przetestowanie, jak on się wiesz, przyjmie na rynku, czy chociażby zobacz, zobacz, ile osób jest takich, które zanim decyduje się na przykład na wypuszczenie kursu, już go sprzedaje w jakiejś przedsprzedaży. Czy to nawet może też dotyczyć książek, nie, które też są w przedsprzedaży. No wiesz, ja sprzedaję. Setki książek w przedsprzedaży w ogóle, wiesz, tej książki nie ma jeszcze fizycznie. Fakt, że ja akurat robię to tak, że wiesz, ja robię dwutygodniowe okno sprzedaży, więc wiesz, za dwa tygodnie będziesz ją miał w chacie, ale no. Notabene, no nie masz jeszcze kogoś, kto powiedział, o, ale to jest zajebista książka, weź to w ogóle kupuj ta? mimo że no książki no mają recenzje, jakie mają, a one są wiesz, no chyba najwyższe w ogóle w Polsce w kategorii biznesu. No bo TeleBohater ma ocenę 9,3 na ten moment, co w serwisie lubimy czytać. Chyba żadna książka biznesowa nie ma nie ma takiej oceny. Tam wiesz, na 40 ocen blisko za projekt, swoją sprzedaż ma 9,1. Gdzie to jest cholernie taka, moim zdaniem, potrzebna i trudna książka, bo ona, jakby taki przykładowy copywriter, znowu, chwycił sobie taką książkę do ręki, taką, tą, to on by się nauczył, jak poukładać tą sprzedaż od A do Z, od momentu, gdzie wiesz, zaczyna sprzedawać, do momentu, kiedy ma to skalować tą sprzedaż. I ma Wszystkie tematy załatwione, ułożone procesy, ułożoną swoją strategię, zdefiniowane swoje grupy odbiorców, mimo że każdy to niby ma, tam masz ćwiczenia, ma pomysły na content marketing, wszystko ma. Tylko ludzie tego nie chcą zrobić. Bo tam jest, wiesz, 30 parę ćwiczeń, fakt, że no, no moje książki i tak się ja, ja nie mogę narzekać, więc tu nie będę mówił. Ale mówię o książkach innych autorów, które są bardzo wartościowe i często są niszowe. I nie ma takiego produktu lub usługi, którego nie da się sprzedać. I. To, co powiedziałeś, żeby najpierw zobaczyć, czy jest popyt, to raczej dotyczy produktów, które masz pakować kupę siana nie? i masz zaangażować to kupę zasobów. Natomiast, czy copywriting, jeżeli ktoś nie potrafi dzisiaj sprzedać copywritingu, to pewnie popełnia jeden z kilku błędów. Błąd jeden, nie dzieli się wiedzą za darmo z ludźmi, czyli nie tworzy sobie dobrej, wartościowej góry lejka sprzedaży. Żadnej, najczęściej to żadnej, bo copywriter stwierdza jak część przedsiębiorców, że on odkrył jakąś kurwa technologię NASA, że jego teksty są w taki sposób fikuśne, wymyślne i tak dalej, że podzielić się tą wiedzą, no zobaczcie, ja wam sprzedałem patenty na zbicie obiekcji i teraz co ja mam sobie mówić, że to co wy już do mnie nie przyjdziecie, no pewnie, że przyjdziecie, bo przyjdziecie po więcej, bo powiecie, że się gość zna na robocie, więc tak do tego podejdźcie, a nie podejdźcie tego od dupy strony, Dwa, nie mają pomysłu na siebie. W przypadku copywritera, dla mnie jeżeli copywriter nie ma pomysłu na swój content plan, to on kurwa tym bardziej nie będzie miał pomysłu na mój. No to, to, to jak gdyby to jest taka usługa że jeżeli ktoś nie tworzy kontentu w tej akurat konkretnej niszy, mówię, ja się uczepiłem copywritingu, ale no wiesz, no gadamy, więc jest dla mnie to jest bardzo prosty przykład, nie? I niezależnie jaka to jest branża, ktoś mi powie, że on nie robi content marketingu wokół branży przemysłowej, a dlaczego kuźwa? Skoro 90%, 99,9% firm w przemyśle ma dokładnie te same teksty na stronie internetowej. Wręcz można odnieść wrażenie, że to jest kurwa kopiuj i wklej. Tylko są daty zmienione i na, nazwiska właścicieli, ewentualnie miejscowość, gdzie się znajdują. Nie? E, I wiesz, jesteśmy innowacyjną firmą, która wychodzi i w lanie makaronu. Cholera wie, po co komu, na co, dlaczego i, i, i komu to jest potrzebne. Nie ma takiego produktu lub usługi, tylko ludzie albo A wypierają, że nie chcą zajmować się sprzedażą, albo B źle obsługują swoich klientów, albo C nie chcą korzystać z nowoczesnych form. A no niestety, social selling dzisiaj jest nowoczesną formą generowania klientów. Jak ktoś tego nie umie zrobić? Ja nie po to sprzedałem ileś tam set kursu mojego, który, wiesz, miał jedno okno sprzedażowe i, i, i w sumie. I w sumie ja nawet nie mówię nikomu, że mam taki kurs do social sellingu, bo mi się nawet nie chce o tym gadać, bo mi nie pasuje to z kontentem cały, który tworzę. A kurs się sprzedaje cały czas. Ludzie z niego korzystają, ludzie się tego uczą, ludzie wiedzą, jak to robić. Więc to nie jest tak, że produkt jest niesprzedawalny, tylko ktoś, kto go sprzedaje, jest po prostu fujara i koniec. kropka i mówię, wrócę do tego, do tego, żeby przetestować produkt, tak jak inwestujecie kupę siana, to sobie go przetestujcie. Natomiast, czy usługę copywritingową bym testował, czy ona jest potrzebna na rynku? No jakbyś wymyślił może jakąś super nową usługę, tylko nie wiem, co w copywritingu można wymyślić takiego innowacyjnego, ale nie mam pomysłu, to, to wtedy może tak, ale tak to nie. Też nie mam pomysłu, wiesz co, jak, by, jak będę miał taki pomysł, jak to wymyślę, to też nikomu o tym nie powiem, bo mi ktoś ten pomysł oczywiście zabierze. nie. Bo tu to mi się nie przypomina nie taka dygresja mała, e-book. Dzwoni do mnie kumpel i mówi do mnie tak, ty wydałeś te swoje e-booki, a nie boisz się, że ktoś ci je ukradnie? Ja mówię, stary, jak ktoś ma je zajebać i wstawić do internetu, to i tak je zajebie i wstawi do internetu. Albo nawet kupi i wstawi. No to, to, to o co chodzi? No. Jak, wiecie, I wiecie, ta obawa, że na przykład ludzie się nie dzielą kontentem, bo konkurencja podpatrzy. Bo konkurencja będzie mnie negować. No, a no co, no, ktoś nie ma prawa do własnego zdania? Przecież on ma prawo do własnego zdania, on na to samą kwestię co ty może spojrzeć zupełnie inaczej i to jest ok. Po to klient ma różnorodność, wiecie, w, w rynku copywriterskim chociażby, żeby jeden copywriter mu powiedział, na przykład, wiesz co, uważam, że powinniśmy pisać tylko o produkcie, drugi, uważam, że powinniśmy pisać tylko o misji, trzeci, powiedzieć, powinniśmy pisać o naszej organizacji jako całości, a czwarty, powinniśmy robić miks z tego i klient ma wybór. To jest jeszcze jeden ciekawy aspekt z copywriterami, no bo teoretycznie i docelowo my sprzedajemy, my sprzedajemy produkt klienta. Naszym zadaniem jest sprzedać coś, tak? Jeżeli przykładowo masz kurs, czy masz książkę, czy masz jakikolwiek inny produkt i ja ten produkt mhm. opisuję. To ja mam zrobić to w taki sposób, żeby ktoś, kto potencjalnie jest zainteresowany tym produktem, albo go kupił, mm -hmm. albo go nie kupił. Jeżeli to nie jest produkt dla niego, bo też nie, nie umówmy się, że wszystko nie jest dla wszystkich, nie jest wszystko dla wszystkich. Mm -hmm. A, i, I to jest dla mnie, wiesz, co ciekawe, natrafiłem na to, że copywriterzy potrafią to robić dla klientów, jeśli mają za to wiesz, zapłacone, ale nie mm -hmm. potrafią sprzedać sami siebie. I ja jak szukam copywritera dla kogoś, bo też mm -hmm. nie, nie biorę wszystkich zleceń, bo to byłoby bez sensu. Szukam mhm. dla kogoś i mam takie jedno pytanie. To jest bardzo trudne pytanie, podchwytliwe wręcz. Przekonaj mnie, że jesteś najlepszą osobą do tego zlecenia. I wyobraź sobie, że ludzie potrafią pisać tam jedno zdanie, potrafią tam wkleić szablon, że są mhm. wiesz, innowacyjni, terminowi, oferują jakość, mają kursy, certyfikaty, bla, 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 co mnie w ogóle nie interesuje, bo mi to do niczego nie jest potrzebne. Nie? Potrafią coś napisać w stylu, jestem kreatywny i tak dalej, wiesz, znamy się, oglądam twój podcast, jesteś fajny i coś tam, coś tam i mnie to w ogóle nie przekonuje, więc ja teraz to, co powiedziałem przed chwilą. Ja teraz dostaję sygnał, jeżeli ta osoba nie potrafi mnie przekonać do tego, żebym ja ją wybrał spośród stu innych osób, jak przekona klientów mojego klienta do tego, żeby kupili jego produkt? I tu dochodzimy do bardzo ważnej kwestii, czyli tego, jak nie wierzę, że muszę o to pytać, ale muszę o to pytać, jak copywriter ma sprzedać sam siebie klientowi? Wiesz co, gdybym ja był copywriterem dzisiaj, to prawdopodobnie. Podchodziłbym do tego trochę podobnie jak podchodzę do sprzedaży szkoleń. Ja nie mówię klientom tego, czego oni chcą usłyszeć, a jak wygląda stan faktyczny, bo bardzo często nasz klient ma jakieś wyobrażenie, które nie ma, nie ma żadnego sensu. Przykładów mógłbym mnożyć na pęczki, ale wiesz, ja uważam, że im częściej z klientem nie zgadzasz się w umiejętny sposób, tym więcej sprzedajesz, bo Copywriting ma to do siebie, przynajmniej jak ja na to patrzę, że on jest takim zderzeniem tego, co podoba się klientowi, a tego, co chce czytać jego klient. To jest nie stawiajcie tutaj znaku równości, bo klientowi bardzo często spodoba się opis. No, ja się skupię na stronie internetowej, bo nie będę się skupiał na kursach, to tam trzeba było się znaleźć, jakie to są kursy i tak dalej, dla kogo dedykowane. Ale klientowi bardzo często podoba się, wiecie, opis w stylu: jesteśmy innowacyjną firmą w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług z dwudziestoletnim doświadczeniem, i tak dalej. I ten klient jego, czytając ten opis, zadaje sobie takie proste pytanie: no i chuj. No To jest dokładnie to samo, co, 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 co te kursy, wszystkie zrobione, że mam pierdyliard kursów porobionych. No i chuj, no opowiedz mi o tym, co ty w życiu nie wiem, napisałeś, dla kogo to zrobiłeś i tak dalej. Ja uważam, że to jest takie, takie starcie dwóch światów. To jest trochę tak jak świat sprzedażowy, nie? że ja, jak wchodzę na salę sprzedażową i mam tłumaczyć gościowi, który pracuje 30 lat w rynku sprzedaży. Bardzo często. Ja sam mam 35 lat, więc wiesz, no, on mógłby być moim ojcem, jakby był pierwszy raz wyszedł. To on często jest w rynku tyle lat, co ja żyję w ogóle. I wiesz, ale z jakiegoś powodu to ja jestem tu, a on jest tam. Z jakiegoś powodu. I tutaj. Mi się to, 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 to powiedzenie Karla Rogersa przypomina, że niektórzy przez 30 lat popełniają te same błędy, a później nazywają to głębokim doświadczeniem zawodowym. I jeżeli ty nie potrafisz swojemu klientowi pokazać, pokazać, co on robi źle, Dlaczego to, co robi, ma mniejszy sens? Dlaczego na przykład opisy, które ma dzisiaj są bełkotem marketingowym, dlaczego on powinien się skupić na tym, co chce przeczytać jego klient, a nie na tym, co się jemu podoba? Tu mam fajny przykład związany z copywritingiem, bo jak pisałem wpis na bloga o języku korzyści, to ja go w ogóle nie chciałem pisać, bo ja mówię, no, wszystko napisano na ten temat, bo już wszyscy wszystko powiedzieli, co ja tam nowego powiem? I okazało się, że zrobiłem wpis o języku korzyści, o moim podejściu do języka korzyści. I w pierwsze trzy miesiące miałem konkretne szkolenia z tego konkretnego wpisu. Gdzie rzadko mi klienci sygnalizują, z którego są wpisu na blogu, a tam mi konkretnie podali, z którego są wpisu, bo tam temat dotyczył się tego, że oni przychodzili do mnie i mówili, Patryk. My chcemy, żebyś ty naszych ludzi nauczył tak mówić o korzyściach. Gitara, nie? No to już wiedziałem, że z tego wpisu to jest konkretnie. I zgadzam się w 100%, że wiesz, no to ale to jest. Walil, myślę, że nie, 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 nie powiemy żadnej filozofii, zarówno w Twoim, jak i w moim rynku, jak i w każdym innym rynku. Działa to analogicznie do sportu, stąd moją czwartą książkę pisałem jako MVP sprzedaży od Most Value Playera, bo najlepszego zawodnika, bo to jest tak, że najlepsi sprzedawcy zawsze za nimi będą biegać klienci, zawsze będą dostawali lepsze oferty pracy od tych przeciętnych. I tak samo to działa w sporcie, tak samo działa to w biznesie, tak samo działa to w życiu, że jest bardzo dużo jednostek przeciętnych i dla nich jest pewnego rodzaju przeciętność, poza którą oni nigdy nie wyjdą, i zawsze w tym samym rynku zdarzają się jednostki wybitne. No i to, to jest normalne, więc wiesz, jeżeli o, to jeszcze jeden, ja mam przykład analogiczny do Twojego. Szukałem też trenerów do współpracy, bo ja mam za dużo roboty, za dużo zleceń i napisałem takiej grupie trenerskiej, dokładnie kogo szukam, do czego i napisałem, że w sumie oczekuję od Ciebie trzech rzeczy. Rzecz numer jeden, żebyś pochwalił mi się chociaż jednym sukcesem, który możesz się pochwalić z, związanym ze sprzedażą, i w nawiasie ilość szkół trenerskich, czy Twoje wykształcenie nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Nie ma też znaczenia to, ile lat jesteś na rynku, powiedz mi, ile szkoleń poprowadziłeś w ostatnim roku, które sprzedałeś sam. I nie pamiętam, jaki tam był trzeci czynnik, ale generalnie chodziło mi o to, żeby ktoś mi pokazał praktyczne doświadczenie. Na 82 maile, które dostałem, 81 były w stylu: Jestem trenerem z 20-letnim doświadczeniem mam ukończone takie i takie i takie szkoły trenerskie. Co mi to daje, jak moi klienci, którzy do mnie przychodzą, oni oczekują zajebiście praktycznego podejścia, i oni dlatego mnie kupują. Bo ja wchodzę na salę szkoleniową, ja się nie gryzę w język, ja zadaję tym ludziom pytania, dlaczego to robicie, czemu w ogóle robicie to, jak to nie ma sensu żadnego, i tak dalej, i tak dalej. Czyli ja potrafię ich sprowokować do zmiany myślenia i pokazać im, że to, co robią, to nie ma w ogóle sensu. Pytanie bardzo ważne też, ono się parę razy pojawiło w moich rozmowach z copywriterami, o odwagę. Mm. Może nawet nie odwagę, bo odwaga jest często mylona z, z zaufaniem do siebie i stawiana jako opozycja strachu, a opozycją strachu jest właśnie zaufanie do siebie, bo odwaga to jest, jak dobrze kojarzę, brak strachu, a zaufanie do mm. siebie jest działaniem pomimo strachu. Albo teraz coś poplątałem, w każdym razie, e, copywriterom brakuje tej właśnie odwagi, żeby powiedzieć: Nie, kliencie, pomimo tego, że płacisz mi 2, 3, 5 tysięcy złotych miesięcznie, ja mam obowiązek. Służyć ci swoją wiedzą, którą nabywam od kilku lat, i powiedzieć, że jeżeli zrobisz tak, to ryzykujesz tym, że to nie zadziała. Ja mogę zrobić to, co ty chcesz, ale to już wtedy nie będzie moja odpowiedzialność za to, czy ten tekst zadziała, czy nie. Są klienci, którzy mówią: trudno, robimy to, bo prezes tak chce. No to jeśli prezes tak chce, nie ma sprawy, nie? Mhm. Była kiedyś taka sytuacja, że prezes mi przeorował 60% tekstu i ten tekst w ogóle, w ogóle nie poszedł, w ogóle nie sprzedał. I no, słuchajcie, ja, ja nie będę, moim zadaniem jest tylko powiedzieć, że to nie będzie zrobione dobrze. To, czy my to zrobimy, czy nie, to już jest osobna kwestia. Prezes tak chciał, robimy według prezesa, tak? Ale moim obowiązkiem jest powiedzieć, nie, to nie zadziała. I mam wrażenie, właśnie, że, że sporo osób, yy, skończę wątek, yy, że sporo no. osób nie chce tego powiedzieć, bo jak ja powiem klientowi, że to nie jest dobre, albo że klient nie ma racji, albo że można to zrobić lepiej, albo coś, to klient zerwie zlecenie. Wiesz, co? To ja mam dla Was metaforę, którą możecie użyć. Nie pamiętam, kto użył takich bardzo mądrych słów, ale ktoś. Nie, nie pamiętam, ale jak gdzieś to przeczytałem. Że robisz skutecznie, czy tak, jak podoba się klientowi. Panie Marku, ja mam zasadę, że zawsze robię skutecznie, nie do końca tak, jak podoba się klientowi. Dobre. Jedno zdanie. Jedno zdanie, które myślę, że, że da, da zlecenia, da pieniądze i. Miejmy nadzieję, też zda skuteczność. Miałem taki, miałem taki przypadek właśnie, że klient mi powiedział, mm. że jemu ta treść się nie podoba. Ja po... no. pamiętam, pamiętam tego klienta, chyba nawet nie wrzucił tych treści na stronę. Ciężki klient we współpracy. I on powiedział właśnie, że jemu to się nie podoba. Ja mu powiedziałem wtedy, że drogi kliencie to nie panu ma się podobać. To się ma podobać pańskim klientom. To nie A może i nawet mnie. rozbudować Daniel tą wypowiedź. A nawet może nie do końca ma im się podobać, tylko oni mają dzięki tej treści od panu kupować, nie? To tak mógłbym rozbudować to zdanie. No, racja, racja, bo to, że im się podoba tekst, to nie znaczy, że kupią, więc no mają kupić. To, no. Dobre, dobre, dopracowane, poprawię swój pitch deck. <laughs> I i na, tym to, na tym to polega, myślę, że właśnie tego, tego takiego brakuje. Ale z drugiej strony, jeżeli z czego ten brak odwagi wynika? z tego, że nie masz dostatecznego napływu zleceń, bo tak jak Ty mówisz, że masz zleceń pod korek, szukasz e, trenerów, ja mam zleceń pod korek, co chwilę ktoś przychodzi nowy i, i mamy tę pewność, że mamy więcej zapytań o współpracę niż mocy przerobowych. To da, daje tę pewność siebie. Nie? Jeśli ktoś tych, e, tych zapytań nie ma dostatecznie dużo, no to umówmy się, że ta pewność siebie będzie spadać. To, to trochę rozumiem, ale z drugiej strony z czegoś ten brak zleceń też wynika. Czy wiesz co? No dobra, ale to wynika yy, i teraz wracamy znowu do tego, że sobie jest pan freelancer, który myśli, że wrzuci sobie, wiesz, gdzieś tam konto na USMI założy, który myśli sobie, że, wiesz, wejdzie w grupkę facebookową, copywriterzy, szukam, dam zlecenia. Myśli sobie, że, yy, że zarejestruje działalność i w ogóle narody będą, wiesz, u niego. Naród u stóp będzie mu stał i nagle spotyka się z brutalną rzeczywistością funkcjonowania na rynku. Słuchajcie, żaden wynik nie bierze się z niczego. On się nie bierze kuźwa z niczego. No nie jest tak, że wiecie, że jest sobie taki Jasiński z szczekającą mordą i bardzo często niewyparzoną tą mordą, i nagle klienci mówią, kurde, ale zajebiście, że taki człowiek istnieje. Nie. Oni dopóki się nie dowiedzą, że ten człowiek istnieje, czyli nie trafią na, nie wiem, materiały na YouTubie, nie trafią na książkę, nie trafią na podcast, nie trafią na moje treści na blogu, przecież dzisiaj prawie każda fraza, prawie każda. Sprzedażowa, na której mi zależy, to ja jestem w top 5 w Google. Prawie na każdą frazę napisałem wszystkie te kurwa wpisy sam. I no, to jak oni mają na mnie nie trafić, jak ja im za chwilę z lodówki wyskoczę? Jak kiedyś zakończę karierę, to znaczy, że już jestem na etykiecie piwa królewskiego, bo to jest mój szczyt ambicji być na etykiecie piwa królewskiego tylko królewskiego akurat. To, to wtedy już osiągnąłem w życiu wszystko, już nic więcej nie potrzebuję od życia. Jeżeli wy się nie pokażecie ludziom, i bardzo często nie pokażecie się strony unikatowej, bo jeżeli macie do dyspozycji 20 copywriterów, i oni wszyscy kuźwa wyglądają tak samo, to niech jeden z nich, jeden, będzie, wiecie, maluje słowem i niech chociaż ma zdjęcie, kurwa, długopisu przerobionego na, na pędzel, wiecie, jakąś wyszczeloną czapkę, niech wyróżni się z tłumu. I tu się poleca książka, jeżeli jej nie czytaliście, fantastyczna książka Seta Godina, Fioletowa Krowa. Jak jej nikt nie czytał, to jak jej jeżeli nie czytałeś, to jest w ogóle pozycja obowiązkowa, bo ona pokazuje właśnie, jak wyróżniać się z tłumu. Dlaczego to jest ważne, żebyś wyróżniał się z tłumu? Dlaczego jest tak, że charakterystyczne osoby... Po pierwsze, nie narzekają na brak zleceń, a po drugie, dyktują stawki na rynku. Dlaczego to tak jest? No bo wiesz, to inaczej. To dwa inne sposoby, jak klient powie tobie, że, że jesteś drogi. No jak ci powie, że jesteś drogi, to możesz mu odpowiedzieć albo a, panie Danielu, mi nigdy nie zależało na tym, żeby być tanim. Ja chciałem być skuteczny dla moich klientów i dowozić na czas. Czyli od razu, to w ogóle tobie nie zależało ten... A drugi, drugi sposób. No to on jest hardkorowy, to musicie mieć trochę jaja, ale możecie powiedzieć do klientów, no pewnie zgodzimy się z tezą, że nie wszystkich stać na dobre usługi, prawda? Zrobię to kiedyś. Zrobię to kiedyś. Ja, ja zrobiłem, Ała. nie? I powiem ci, że gość mi wtedy odpowiedział, no ma pan kurwa, jaja, nie. Ja wiem, no, no, no taki jestem, no co mam zrobić? No to dopytam, złapałeś to zlecenie w końcu, czy nie? Tak, stary, ja w ogóle ja mam w ogóle masę zleceń, które pozyskałem dzięki mojej niewyparzonej mordzie albo dzięki, wiesz, takiemu unikatowemu podejściu, bo jak będziecie zbijać każdą obiekcję klienta w sposób standardowy, to liczcie się z tym, że ten klient słyszał to już w życiu dziesiątki razy i on nawet już kurwa, wie jak zareagować. A jak mu nagle wypalicie z czymś, czego on nigdy nie słyszał, nigdy, to on nie ma gotowej odpowiedzi na to. Nie ma. No bo skąd ma mieć? Jak wiecie, nagle, nagle gość mu wypala, że. Albo jeszcze inno, nie wiem, rynek agencyjny na przykład, nie, niech to będzie. I klient mówi, ale wy jesteście drodzy. Panie Marku, my naszą cenę traktujemy jako nasz atut, bo dzięki temu stać nas na posiadanie w zespole najlepszych osób na rynku, a nie najtańszych i byle jakich? Dokładnie. Myślę, że to właśnie chodzi o to wyróżnienie, że, że twoja, twój sposób wypowiedzi wyróżnia, kontent też wyróżnia. Miałem taki przypadek, jak się zgłaszałem na zlecenie, że napisałem klientowi w temacie maila, co robi copywriter w Łazience. I w treści maila napisałem, że leje wodę. Wzięło to. Wzięło to, akurat wtedy nie szukał, raczej chyba zbierał kontakty do bazel, powiedział. Pański mail jako pierwszy rzucił mi się w oczy, serio. To jest ryzykowne, bo ktoś pomyśli, ktoś będzie miał wieszki. ja w dupie pomyślę sobie, co ten debil tutaj do mnie wypisuje, nie? To jest jakiś idiota, ja nie chcę z nim współpracować. I, i bardzo dobrze, bo ja też z tym klientem nie chcę współpracować. Jeżeli ktoś nie miał poczucia humoru, nie chcę współpracować. Ale drugi klient właśnie na to zwrócił uwagę. Jeżeli dostanie maila, dzień dobry zgłaszam się na zlecenie, no to, to co, co ma z tym zrobić? No tak jak powiedziałeś, i chuj. No to wiesz, to ja bym na przykład w temacie wiadomości, gdybym ja odpowiadał na jakieś tam wiesz zlecenie, co się dziś pojawiło, to ja bym mu odpisał na przykład w temacie. Przestańcie szukać już tych cholernych copywriterów. W temacie to miała być tylko zaczepka, a w treści obroniłbym na przykład tezę, dlaczego większość copywriterów nie dowiezie mu na, na czas i co ja mogę, mogę dla niego zrobić. Albo na przykład, już nie musisz szukać copywritera. Zamiast wiesz. Odpowiedź na zapytanie to i tamto, no to, to on to wrzuca do jednego wora. No to wiecie, jak ty masz mu zrobić dobry copywriting, skuteczny copywriting? Jak ty masz mu pokazać, że to, co zrobisz, będzie w jakikolwiek sposób unikatowe i ciekawe, jeżeli ty już nawet w tym, bo to, to jest dla ciebie pierwsze wrażenie, które robisz na kliencie, nie? I to jest m, tak, jakbyś miał, nie wiem, dziewięć kobiet na ulicy atrakcyjnych, bardzo podobnych do siebie, dajmy na to, że wszystkie mają bardzo identyczne sylwetki, ubrane w czarne kiecki. I nagle idzie jedna ubrana na biało. No to do której przykujesz uwagę? No do tej, co idzie na biało, no bo te czarne już Ci się opatrzyły. No nie jest tak, że Ty ich nie widzisz, tylko przestajesz je dostrzegać, bo się opatrzyłeś w tym wszystkim i to, jest to są te wyróżniki na rynku, nie? Dobre, dobre podsumowanie. To dwie ostatnie kwestie, czyli te książki. Chciałeś opowiedzieć o książkach? Teraz jest ten moment. Jak co to ty? Ja... Pokazać... No, no może je wezmę, bo też razu będziecie wiedzieć, o co chodzi z tymi okładkami ta jest akurat nie moja, ale Andrzeja Zdanowskiego, typologia osobowości w praktyce, bardzo ją lubię i bardzo ją polecam, bo bardzo fajnie pokazuje jak rozdzielić typy osobowości i jak w ogóle ty wszystkim zarządzać. Słuchajcie, ta książka, telebohater, ta nauczy Was jak sprzedawać przez telefon, jak w ogóle z ludźmi gadać, żeby nie być jak akwizytor. Ta was nauczy układać proces od zera, cały proces, swoją strategię i tak dalej, z gotowymi szablonami, jak to robić, żeby ludzie chcieli od was kupować i do was powracali. W wilkach sprzedaży macie same techniki, tu jest 121 różnych technik sprzedaży, a to jest moja najnowsza pozycja MVP sprzedaży. Ona jest taką najbardziej kompletną książką o sprzedaży. Bo tu jest mnóstwo technik, jest też jak dostosować się do różnych typów osobowości, jak radzić sobie z manipulacjami kupieckimi, chociażby takimi jak u was, mogłaby to być manipulacja tak zwanego próbnego balonu, gdzie klient mówi do was, rozmawiacie z klientem na przykład o dwóch tekstach no i wyceniacie mu to tam powiedzmy 1500 za tekst. A klient mówi: No dobrze, a jakbym chciał od razu wziąć 20 tekstów, to ile kosztowałby jeden tekst? I to jest technika próbnego balonu, bo on patrzy, jakie ma widełki negocjacyjne, bo przedmiotem waszej rozmowy są dwa teksty, on wam rzuca wyimaginowaną ilość. Tylko po to, że jak podacie mu, że wtedy na przykład będzie to 1000 zł, nie wiem 1200, bo nie wiem jak to tam się różnicuje, ale jeżeli powiedzielibyście na przykład, że 1200 to on 300 zł, które będzie sobie policzy, on będzie traktował jako przestrzeń do negocjacji i sami strzelicie sobie w kolano. Dobre, dobre, podoba mi się. No ja tam takich technik to tam opisałem różnych 10 takich najpopularniejszych technik manipulacji kupieckiej, które nie robią bardziej lub mniej świadomie, nie? Eee, I no to, to jest, mówię, to jest najbardziej zaawansowana książka, ale to jest dla ludzi, którzy już chcą być, no, naprawdę na naprawdę mistrz sprzedaży robić na poziomie mistrzowskim, nie? Nawet zaryzykowałem tezę w tej książce, że to będzie chyba najlepsza książka o sprzedaży ever, na ten moment jeszcze się nie dorobiła trola, bo ja tam zauważyłem, że to chyba jedna szczególna osoba mi daje jedynki. Na mam podejrzenie, kto w serwisie lubimy czytać. Na ten moment ma 10 na 10. Tam chyba z 15 ocen jest tam 4 miesiące po premierze, więc te oceny też ładnie schodzą, więc no, no, rzetelnie napisana książka. Nie? Ta 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 na obsłudze klienta, mówię, też będzie swego rodzaju wyjątkowa. Ona powinna być dzisiaj pod koniec roku, jak się mi nic nie wykrzaczy. No dobra, to czekamy. W takim razie, żeby nie przegapić premiery, gdzie możemy Cię znaleźć w internecie? Gdzie mnie znaleźć? Pytanie, gdzie mnie nie znaleźć, nie? bo to też jest, słuchajcie, to też jest ten omni-channel cały, że ja na przykład dzisiaj mam bardzo trudno zdefiniować źródło pozyskania klienta, dlatego że to nazywa się w ogóle w psychologii efektem czystej, czystej ekspozycji. Im częściej spotykasz się z danym bodźcem, tym chętniej skorzystasz z jego produktów lub usług. Też możecie to swoim klientom sprzedawać, że właśnie po to im to jest potrzebne, ten cały copywriting, żeby nasycali, żeby klienci mogli się z nimi spotkać. No i. Głównie działam na LinkedInie, bo najbardziej go lubię. Content najbardziej lubię robić w, na YouTube. kanał A.s, a .s, Patryk Jasiński. Podcast, sprzedaż i biznes, jeżeli ktoś lubi podcast, ta moja strona to patrykjasiński.pl i tam macie, no nie wiem, ze 200 wpisów różnych blogowych o tym, jak sprzedawać lepiej i skuteczniej. Jestem też TikTokerem, ale to tam, te moje TikToczki, to ja tam bardziej, bardziej dla rozrywki robię. Jasne. Wszystkie linki będą w opisie. Ja za dzisiaj Ci dziękuję i w imieniu widzów, słuchaczy, życzę dobrego dnia. Dzięki serdecznie za zaproszenie. Mam nadzieję, że dałem Wam tyle wartości, ile potrzeba. I życzę, żeby każdy z Was pisał klientom pieniądze. Siema! Siema. W odcinku z Patrykiem to tyle. Jaką lekcję wynosisz z niego dla siebie? Czy sprzedaż Twoich usług poprawi się? Czy ten odcinek otworzył Ci trochę oczy, a może w ogóle Ci się nie podobał? Zostaw swoje opinię w komentarzu, każdy feedback mile widziany, oprócz hejtu, chociaż hejt też może być. <laughs> Jeśli masz czas i energię na hejt, to spoko, zostaw. Niech to wyrzuć to z siebie. Zachęcam Cię do odwiedzenia strony naszego gościa, do zapoznania się z jego książkami, które, które poprawią Twoją sprzedaż, sprzedaż swoich usług, sprzedaż siebie, ale też sprzedaż poprzez Twoje teksty. Zachęcam Cię też do śledzenia Patryka w social mediach, Jestem bardzo aktywny, dzieli się, Naprawdę wartościową wiedzą, często, gęsto, samo mięso. A w tym odcinku to jest tyle. I zapraszam Cię do następnego odcinka Siema.